Hej, witam was wszystkich mega gorąco, ja jestem Kirox, a dzisiaj przedstawię wam 7 ciekawostek, takich też faktów odnośnie gry Cat Goes Fishing. Na samym starcie przypominam wam o subskrypcji oraz zostawieniu dzwoneczka. Gdy próg lajków przekroczy 300, od razu na kanał wlatuje kolejny filmik. Serdecznie zapraszam do oglądania. Do gry wyszły 2 wielkie update'y, Nightfall oraz Caverns and Coral, które całkowicie poprawiły rozgrywkę. Na obecną chwilę w grze, całej grze, znajduje się 41 różnych ryb. Najdroższa i najrzadsza ryba to torpi. Kosztuje ona 100 tysięcy dolarów. W grze możemy zdobyć 25 czapek. Każda z czapek coś nam daje. Jednakże najlepszą z nich jest czapka Cardinal. Jest to mityczna czapka, która powoduje dalsze zarzucanie wędki. W grze do zdobycia są 52 achievementy. Osiągnięciem, które najmniej osób zdobyło, jest Clever Cat. Polega ono na złapaniu rekina pierwszą wędką, którą dostajemy na start. Teraz ciekawostka odnośnie YouTube'a. Mandzio nagrał 23 odcinki z gry Cat Goes Fishing. Jest to na ten moment najbardziej wyczekiwana oraz lubiana seria na jego kanale. Zobaczcie sami, a ja jestem pod wrażeniem. I ostatnią ciekawostką jest to, że twórcą gry jest tylko i wyłącznie jedna osoba. Pochodzi ona ze Stanów Zjednoczonych i nazywa się Casey Henderson. Co najśmieszniejsze i najlepsze, jest to jego pierwsza gra, którą kiedykolwiek stworzył. Wow. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Przypominam o subskrypcji oraz dzwonkowaniu kanału. 300 łapeczek i wylatuje kolejny odcinek. Ja jestem Kirox, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i pion dla was. Uff.